Edyta Ropek zajęła trzecie miejsce w ostatnim Pucharze Świata we wspinaczce sportowej w konkurencji na czas. Ostatnie zawody odbyły się w chińskim Wujiang. Na miejscu piątym uplasował się Marcin Dzieński. W klasyfikacji generalnej Dzieński uzyskał najlepszy wynik, zajmując czwarte miejsce. W klasyfikacji kobiet Edyta Ropek zajęła piąte miejsce. Był to 16 sezon startowy w zawodach międzynarodowych Edyty Ropek. Polska reprezentacja w rankingu państw biorących udział w tegorocznym pucharze sklasyfikowana została na drugim miejscu. Lepsza była silna reprezentacja Rosji, a za plecami Polaków uplasowały się dobre reprezentacje Francji, Chin czy Ukrainy. W rankingu punktowali zawodnicy trenujący na co dzień w sekcjach wspinaczkowych z Tarnowa i Lublina. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj nam i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.